Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Sith Beyond Earth z najnowszym dodatkiem Rising Tide. Gram frakcją, której do tej pory jeszcze nie testowałem, to jest Alpha Lach. Oni się wydają raczej taką przeciętną frakcją z tą ich umiejętnością do procesów miejskich, których się prawie w ogóle nie wykorzystuje w tej grze, więc ta ich umiejętność jest praktycznie martwa tak naprawdę. Gram na Gemini, szybkość szybka, rozmiar mapy zwykła. No i lecimy. Tura 48 opracowuje informatykę, chcę sobie wybudować chyba agencję wywiadowczą dość szybko. Wybudowałem już dwa miasta takie szybkie. To będzie fajne miasto, tylko takie strategiczne. Tutaj mamy dwa razy Firaxis, niestety opanowany przez obcych. Trzeba będzie coś tutaj zadziałać. Tutaj też by można miasto wbudować. Tutaj troszkę제가 Changsu도와드릴 일이 있습니까? troszkę wyhamować. Voice acting jest świetny w tej gierce. No dobra. Gdzie by to można się wybudować jeszcze? Tutaj na pewno będzie fajne miasto jedno. To jest taka lodowa planeta trochę, tak jak widać, masa lodu. Chociaż jest to cały czas nazywane łąkami, tak jak widać. Są to jakieś łąki, ale pokryte śniegiem czy czymś takim. No whatever. Dobra, ten ma zero zasobników, nie wiem czy ja chcę go cofnąć do miasta. W sumie można by poczekać aż ta fara się rozwinie. Płynę tutaj chyba. O, tu co się Während dzieje? wir gemeinsam voranschreiten, werden die, die unsere Vision teilen, einen hartnäckigen Verbündeten finden. Świetny jest ten voice acting, naprawdę. Okej, Integer, dzień dobry. No i w sumie na razie, do widzenia. Tą ekipę puścimy jakoś tu. Wow, tutaj jeszcze jest włókno. Co my tu jeszcze mamy? Algi. Algi w jeziorze, no niezłe. Te jeziorko. No jakoś tutaj, łe, no tutaj będzie genialne miasto tak naprawdę. Algi dziobniemy. Tu mamy jeszcze kurna Firaxit, to tutaj można by się. Jezu, Firaxit kolejny, tutaj byśmy się wybudowali. No trzeba iść w supremację. Na pewno. Co oni tu budują? Robotnika. Dobra, skończymy robotnika i ciśniemy od razu osadnika. We've all come a long way. I welcome you on behalf of the North Sea Alliance. Super partia, North Sea Alliance, czyli Sojusz Morza Północnego. A tu się coś dzieje ciekawego? O, jak fajnie, obcy ich zatopili. Wow, mamy już kurczę blaszka Krakena. Znowu gniazdo obcych odkryłem i się wpakowałem prawie na nie. Cudownie. Czy tu jest coś do odkrycia jeszcze? Ten ziomek mógłby wykorzystać ten swój śmieszny moduł ekspedycyjny do czegoś sensownego? Dobra, niech idzie do góry. Zasobnik, gdzie on jest? A tam obcy go już kurczę przytulają. Dobra, to teraz tak. Tutaj kolonista trzy tury. Zadanko jakieś, w sumie decyzja. Jeden produkcji z reaktorów torowych albo plus 3 energia. Ile mam energii? Plus 3. Nie, może iść w produkcję albo w energię. Dobra, pójdę chyba w energię. 6 energii. Spoko loko. Czy ja chcę tutaj się kotłować z tymi obcymi? Chyba nie, popłyniemy w tą stronę. Zobaczymy, co tam Susan Fielding kombinuje. Nasz dzielny robotnik niech ciśnie tutaj. Dobra, jakieś gniazda obcych. To jest w ogóle odkrywca, tak? Dobra, niech da tutaj. Boże, Kraken, naprawdę. Czy on go wpierdzieli? Zaryzykuję, że go nie wpierdzieli. Kolejna decyzja. Żywność z wiwariów, jeden nauki. Weźmiemy żywność oczywiście. Yeah. Czy ja mam wiwarium już tu wybudowane? Klinika, recycler, wiwarium plus 3 do żywności. No miodzio. Dobra, osadnik się buduje, więc na razie nie poznam wartości. Czy też ilości produkowanego jedzenia. Okej. Ogarnięty został. No tak, to są dwa gniazda, Boże, czy chce się tam przebijać? Na razie nie. Poczekamy sobie później, jak się jakieś lepsze jednostki zbuduje. Ten ziomeczek tutaj coś pływa, odkrywa, fara się zaraz rozbuduje. Wir verfolgen viele Ziele.
Vielleicht kannst du sie noch weiter voranbringen. Jest natura, co ona chce takie mi sprzedać. Koszt energetyczny utrzymania jednostek wojskowych zmniejsza się o 10%. Nie, ja na razie nie potrzebuję. Do widzenia. A właśnie, co do naszego kapitału dyplomatycznego, czy ja mogę sobie coś już kupić? 120. No brakuje jeszcze trochę. Dobra, to lecimy dalej. Dzień dobry, Fara. Podbijmy tu. O, pięknie się wpakowałem w gniazdo. To chyba się tam ktoś zdenerwował. Oni tu żyją jeszcze? No, wygląda na to, że żyją. Pytanie, jak długo. To kolonista następny chyba. Dobra, tego ziomka cofniemy. Chyba do Fary w sumie. No, potem zasobnik może. Może olać zasobnik. Dobra, cofniemy go potem. W sumie moduł ekspedycyjny. Dobra, tutaj. No i tak, czy ja chcę kolejnego osadnika gdzieś wbudować? Pytanie gdzie? Tu jest masę terenu, ale jest pełno miazmy i nie ma żadnych tak naprawdę jakichś konkretnych surowców. Z kolei tutaj jest nawet spoko, tylko tu jest pełno pustyni. To są łąki czy pustynie? A, tu jest pustynia tylko. Ej, to tutaj miasto kolejne mogłoby być, w tą stronę by pocisnąć, byłoby całkiem spoko. Dobra, zbudujmy tego osadnika. Tym ziomkiem się wykulamy. Naszym osadnikiem przejedziemy się tutaj. No i nextura. No i dobra, to porobieni. Chyba są. Jeszcze zatrzymali się na miaźmie, jak miło. No, zachciało mi się zwiedzać gniazda obcych. Ekstra. Tego damy tu. Naszego typka prześlemy tutaj. Tego tutaj. Okej, okay, Fara pamiątka na początku z prastarej ziemi. A co my tu mamy? Usunięcie mu kradeł. Dobra, to już wywalcie tą miazmę w kosmos, skoro tutaj się już kisicie, ziomki. A tak, co tu tutaj zbudować? Jest 11 żywności na plusie. To może generator jeden? Okej, okay, teraz tak, cyto żłobek, osadnik. Zaraz, nie wiem, tu chciał jeszcze osadnika wepchać jakiegoś. Tutaj mamy Amerykańców z centrali, ale mają tu beznadziejne, boże ziemi, mają same pustynie, oni będą strasznie słabi. Chyba, że się zaczną rozwijać gdzieś w tą stronę. Okej, okay, ale tutaj nie mają w ogóle co robić. Totalna masakra, jeżeli chodzi o teren. Tutaj jest Firaxy w sumie. Ej, no tutaj byłoby całkiem spoko miasto, zaraz, tylko że to jest pełno gniazd obcych, ale no spróbujmy tego kolonistę jeszcze jednego pyknąć. Dajmy go tutaj. Okej, okay, kolejna cnota. Co my tu mamy? Z liczby miast. To też były dobre sieci, baz danych. Cześć obywateli w mieście, zróbmy to. Teraz tak, gdzie ja chcę się wybudować, żeby to jak najlepiej ogarnąć? Stacja. Ta stacja żyje, czy już nie jest aktywna? Mamy coś, to jest Firaxy, teraz 2, 3. No tutaj można by podjechać i pytanie, czy tutaj się nie wybudować. Co my tu mamy? Tytan. Troszkę blisko stolicy, ale w sumie nie najgorzej. Chyba, że tutaj podjechać. Właśnie, tutaj byłoby chyba spoko podjechać. Okej, okay, tu będziemy mogli sobie ostrzeliwać tak for fun gniazdo obcych. Na polowania będziemy chodzić. Z tubeltówką dziadka. Polujemy sobie jakiegoś żuka na obiad. Czy innego skarabeusza. Okidonki. To weź gościu, zrób ten szczep. Co mi to da? Plus jeden do żywności. 8 turów sfanie mu kradł. O Boże, naprawdę? No dobra, to usuwaj tam ukradło. Co to za... Boże, jaka tu ekipa obcych zjechała. Ej, to może być nieciekawie. Żołnierz 3 tury, łazik 4. Dobra, róbmy żołnierza. No i ta ekipa niech wybuduje miasto.
tym miejscu. A ci się niech się fortyfikują. No, let's go. Dobra, no zaczyna się delikatny bajzel z obcymi. Zobaczymy, co oni zrobią. Wycofali się. No i pięknie. Czy to jest dobre miejsce? Dobre miejsce. Okej. Okay. Mogę obcych ostrzelać, ale nie wiem, czy chcę. No pytanie, czy oni nie zaatakują tego mojego osobnika w Mordejerze. Jakieś cholerne żuki. Serio? Czemu on po tych... A, po to mokradło jestem, Mordejerze. Ile tych mokradł tutaj jest? To są same mokradła, Jezus Maria. No dobra, ja ci tu, ale jak mi obcy go kurczę porobią, to się zdenerwuję. Pamiątkę. Na porobili. Okej, okay, 9 żywności, może farmę to wybudować w tym miejscu. Dobra, lecimy tu. No to jakaś zgraja obcych zjechała. Pytanie tylko, co oni knują. Okej, okay, żołnierzyk, to puścimy tu do obcych. Niech się tam nie czują jakoś bezkarnie zbytnio. To może być farma, produkcja. Zróbmy ten cytożłobek. 8 tur do kultury, do kolejnej cnoty. Ile miast będę miał? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, cztery, pięć, okej. Okay. Tutaj można by pomyśleć o mieście, albo tutaj gdzieś, zobaczymy. Choć pogorszeniu, no to co zrobić? Dajmy go tu. A nasz osadnik, gdzie on chce się osadzać? Niech on poczeka jeszcze. Zezy na razie. O, świetnie, jeszcze czerw się przykulał. Jak miło, Boże, czerw. Dobra, przejdź panie tu, was puścimy tutaj i let's go, następna tura. A, to ty, ziomeczku, możesz jechać tutaj i odkryjesz mi coś. Ty tutaj. Fortyfikacja. No dobra, jakiś tam wpierdziel dostaje ten robal. A, co my tam mam? Łąka, łąka, pustynia. Można tej pustyni się pobudować? Tutaj Firaxis będzie ogarnięty. No tutaj wypada chyba, się tu włókno jest. Tu jest pustynia miedź. No pustynia to tak szało nie ma specjalnie. Algi. Tutaj. Nie wiem, czy tutaj się budowa jest strasznie blisko tej fary tak naprawdę. No, a my tu mamy co? Złoto. A nie, ten firaxet chciałem zdziabnąć dla siebie. Dobra, to weźmiemy ten firaxet. Dobra, weźmy tą śmieszną stację. Kościół światła świtu. Wow, niesamowite. Dobra, następna tura. Na razie tych obcych nie będę ostrzeliwał, bo nie widzę potrzeby. Okej, okay, raz, dwa, trzy, to sięgniemy tutaj, tylko że tu strasznie dużo pustyń jest. Raz, dwa, trzy. Sięgniemy tą mieć jeszcze. I tu znowu jest pustynia. Nie wiem, czy nie budować się na tej pustyni. Co to w ogóle jest? Miedź. Dwa, trzy. Boże, tej pustyni tu jest. Nie wiem, tutaj może się wybudować, albo tutaj. Tutaj się wybuduje chyba. Dobra, pojedziemy tu. Tą ekipę puścimy jakoś tutaj. No tutaj obcego trzeba na pewno zbałamucić. Tych damy tu, produkcja.
Może być laboratorium farmaceutyczne. Okej, następna tura. No i budujemy. Co my tu jeszcze mamy? No trochę na tych pustyniach to tak mało jedzenia będzie, ale... Tu jest trochę łąk, tu też są łąki. Tutaj Fara odstąpi może łąkę jakąś. Nie będzie źle. Skład handlowy. Dobra, 12 tur, zróbmy ten skład handlowy. No tu ewidentny zjazd obcych się zrobił. Czy niech się fortyfikują? Czy ja mogę tego dziada ostrzelać? Zaraz tutaj na kopalnię wbiję pewnie. Informatyka jedna tura. Dobra, to chyba agencję można będzie zrobić. Ja wiem. Będzie łazik może... W sumie łazik rakietowy. Uwielbiam komputery, bo automatyzują najbardziej nużące zadania i dają czas na rzeczy ważne, jak na przykład manipulacja rynkami. Hutama, naszym przeznaczeniem jest dobrobyt. Taki poradnik. Uciekliśmy z ziemi, bo sytuacja na niej psuła się szybciej, niż byliśmy ją w stanie naprawić. Okej, czy ja mam pierwszy punkt supremacji? Mam. Nice, mogę sobie awansować żołnierzyków. Podczas ataku leczenie. Zróbmy atak lepszy chyba. Dobra, coś takiego. Walczącym w zwarciu czy dystansowym? To jest pytanie. Kutera, to potrafi atakować z dystansu ten kuter? Bo ja teraz nie pamiętam, kurczę blade. Dobra, weźmy dla walczących w zwarciu. Coś tu jeszcze do awansu? No niespecjalnie. Dobra, tak. Okej, fizykę może zrobić, inżynieria. Co my jeszcze mamy do zrobienia? Okej, pierwszy punkt supremacji jest. Energia geotermiczna by się pokazała, fizyka. Robotyka, bym mógł na chwilę chcecie budować kopalnię. To też by było spoko, może to? To 16 do kopalni na Firaxycie też jest całkiem niezła. Wybieg. W sumie mapowanie genomu to jakiś jest cudak, nawet kryptogenów. Kapitał plus 5. Wszystkie nowe miasta otrzymują darmową jednostkę robotnika. I to by było też niezłe. Może to zrobić sobie, tego cudaka? Nie wiem, ile jeszcze miast będę nowych budował. Ale myślę, że jeszcze trochę zbuduję. To może to mapowanie genomu zrobić? To jest plus 1 kultury z wybiegu. Czy ja mam jakieś wybiegi gdzieś? Plantacja, włókno. Niespecjalnie mam wybiegi chyba. Tutaj jest chityna, to będzie wybieg. No dobra, spróbujemy tego cudaka ogarnąć. Okej, piechota niech się bunkruje. Nie wiem, co zejdzie. 6 tur, boże, do zbudowania szybu naftowego. Dobra, następna tura. Co my tu mamy? Punkty życia miast i klinika dająca zdrowie. Biorę klinikę i zdrowie. No, mogę kogoś ostrzelać? Gdzie jest ten czarw? Gdzieś sobie pojechał na wakacje. Skład handlowy może być. Teraz tak, czy ja tu mogę wybudować konwój handlowy? Ja bym poprosił naprawdę. To jest imba po prostu zagrywka. Okej. Minus 40 mniej kary w kulturze za nowe cnoty z liczby miast. To też jest fajne, więc sobie to weźmiemy. Tak na szybkości. Okej, szybsze cnoty. Podstawa sukcesu. Dobra, co my tu mamy w tym mieście? Tu mam obywatela, to dajesz. A, popływamy tym trochę. Ej, tu jest jeszcze raz, dwa, trzy. To jest ksenomasa. O, to będzie sporo jedzenia, ładnie. To też jest ksenomasa. Tu nie ma ksenomasy. Ale tu jest Firax, dwie jednostki. Trzeba by go ogarnąć, zanim, kurczę, tutaj... Yong Sang to ogarnie, ten Firaxet. Kurczę, czy on mi tutaj wojnę nie wypowie jakiejś? Coś mogę ostrzelać. Fara się rozwija. To grubo. Co tu zrobić? No nie, tutaj trzeba na razie pilnować obcych. Ale tutaj można popłynąć i zobaczyć, co kombinuje nasz przyjaciel Hutama.
Yakutama, tylko ten, Boże. Han Yemun. A, właśnie, czy ja mam wystarczającą ilość punktów, by kupić sobie cechę osobowości? Strasznie dużo mam tych punktów. Setkę. Teraz tak, polityczna czy wojskowa? Może wojskową jakąś? 140, okej, no to na razie mnie nie stać. Jest czerw znowu. Ja tam produkcji 12 żywności, a energii mam 4. No, zróbmy generator może. Mógłbym wystrzelić ten kolektor słoneczny w sumie. Może go wystrzelę? Jakoś tutaj? Dobra, wystrzelimy go, tak? Yeah, poleciał. No i 15 energii. To jest fajna opcja. Troszkę mało tych artefaktów znalazłem. Okej, pytanie, dokąd konwój wysłać? Jest i konwój. Ej, dokąd ten konwój można wysłać? Tutaj? Tutaj? Myślę, że do... Nie, tutaj nie. Myślę, że tutaj go wyślemy. Do Hajar. Leć do Hajaru. Teraz tak, czy ja mogę budować jeszcze jeden konwój? Mogę wybudować, ale chyba stąd nie będzie mógł jeździć. Wir verfolgen viele Ziele. Vielleicht kannst du sie noch weiter voranbringen. Na razie muszę zbierać na swoje jakieś tam kurcze cechy osobowości. Kodeks gwiezdny. No to nie fajnie. Ja sobie tam kryptogeny wybuduję w stolicy. Tutaj kurczę księżyc wojuje z obcymi cały czas. Pływające farmy. Fajnie to wygląda, naprawdę. Ten dodatek Rising Tide jest świetny. Ciekawe, czy będzie jeszcze dodatek do Beyond Earth, ale szczerze mówiąc, to wątpię w to. W momencie, gdy została zapowiedziana szóstka, to pewnie Rising Tide odchodzi w zapomnienie powoli. Dobra, jest tutaj co? Wybieg do zrobienia. Elegancko na Hitynie. Czy ja mogę wysłać stąd jeszcze gdzieś do jakiegoś miasta? Tutaj. Okej, okay, to zapraszamy konwój w tą stronę. Nie ma wolnych miejsc, ale dalej może budować. No to fajnie. Nie ma wolnych. Jeden z cytożłobków do produkcji. 5 plus 5% produkcji jednostek wojskowych dzięki cytożłobkom. A, nie wiem. A, weźmiemy tak chyba. Słabe podejście do operacji wojskowych. Co to za operacje wojskowe tu tworzysz? Same jednostki morskie masz? Co ty chcesz tu zrobić, gościu? Okej, okay, bijmy na tą górę. Czerw tam szaleje. I'm open to the possibilities. A ja nie. Na razie nie potrzebuję niczego. W sumie to robotnika można by wybudować. Kolejnego. A nawet kilku robotników tak naprawdę. Ile to będzie? 7 tur dla robotnika, to na razie nie. Wiwarium. Zróbmy wiwarium tutaj. To może być robotnik 3 tury. No i tak, fara już nie ma miejsc. To stąd polecimy. Let's go. No fajne, że będę tutaj mógł obcych ostrzeliwać z tego miasta. No, jeśli zamierzasz zmienić genotyp organizmu, zrób mu tę grzeczność i przeczytaj najpierw jego instrukcję obsługi. No dobra, mamy kryptę genów, które daje mi jakieś kapitał polityczny na pewno. No i daje mi darmowego robotnika w każdym nowym mieście. To też jakaś opcja jest fajna nawet. Pociśnijmy tutaj. Konwój handlowy. Dokąd go można wysłać?
Myślę, że tu, bo to jest sporo pustyni, więc puścimy ten konwój do Hajaru. Wir verfolgen viele Ziele. Vielleicht kannst du sie noch weiter vor. Czemu oni ciągle chcą sprzedawać cały czas tą samą umowę? Nie chcę tej umowy. Robotyka 13 turcz. Ja mam dość zasięg gdzieś, w zasięgu już mam gdzieś Firaxet. Mam tutaj. Także to jest gniazdo obcych. Ale czy oni się wynieśli? Bo pojawiła się tu moja kultura, czy mi się tylko wydaje? Dobra, pęknijmy tą robotykę. Punkty dla kurczę supremacji i harmonii. Jeżeli chodzi o doktrynę. Co się dzieje? Pogorszyły się stosunki dyplomatyczne z Han Jemunem. Okej, okay, robotnik prawie zrobiony. Mniejsza 10% koszt liści. Wybrać to sobie. Z akademii, a może w to pójść? Jeden do energii z każdego zasobu. A ja mam energii 19. Pff, nawet nie potrzebuję tej energii specjalnie. To by było dobre. Standaryzacja architektury. Ale myślę, że ten koszt technologii liści w nauce mniejszy o 10% też jest nawet spoko. Weźmiemy sobie to, bo te liście są zawsze strasznie drogie. Okej, okay, takie coś. Pamiątka ze starej ziemi. Poproszę. Ktoś to mogę ostrzelać? No mogę. Okej, okay, to jakaś tona pustyń. To może być wiwarium. Co tu się w tej farze dzieje? Ej, no rzeczywiście obcy się z tym wynieśli. Grubo. Ej, to jest pięciu już, kurczę, blada obywateli w tym mieście. Tu sobie obcy podjechał. Czy robaczek w sumie. Dobra, dajmy ich tutaj, następna tura. Na razie nie będę jeszcze wojował z obcymi. Ale ci też się zmieniło. No i pięknie, wojenka z tym typem. A, tylko co tu się dzieje? Czy on gdzieś atakuje w ogóle? On ma jakąś armię? Coś? Deklaracja wojny. Coś tak czułem, że mi powie wojna. No dobra, to będzie taka wojna po prostu, w której się nic nie będzie pewnie działo. No chciałem tu daka budować, ale chyba zrezygnuję. Muszę wybudować, kurczę blade, jakąś armię. Piechota, trzy tury. Dobra, coś takiego. Tak coś czułem, że mi powie wojna. Ja i zawsze tak reaguję, jak się ktoś strasznie szybko rozwija. Dobra, tutaj. Tych rzemeczków dajmy tutaj. Coś takiego. Tego robotnika wyślijmy tu. Dobra, tutaj miasto zaraz powstanie, więc będzie obrona. Częstochowy. A nie wiem, czy tego gościa nie przesunąć tam do tego Hajjaru. Nie wiem, czy on tu jakiś desant przeprowadzi, na razie nic nie widać. Zatem tutaj stada obcych są, więc w sumie obcy będą mi pomagać tak naprawdę. Kosmodrom? No, powój mi ten kosmodrom. Poufne. Agencja wywiadowcza, w sumie agencję też miałbym robić. Cudaki miałem robić i nie robię. Tutaj jakiś zjazd obcych jest, Chryste, naprawdę. Dobra, to pójmy tego typa, bo on jest trochę niebezpieczny. Tak, tak. To niezły zjazd tych obcych naprawdę się tutaj zrobił. Okej. Okay. A ile potrzebuję do wybudowania tego? No come on, cudaka. Agencja wywiadowcza kryptogenów, 9 tur. No come on. Asfat Adida. Asfat Adida, Fara. No i zobaczmy jeszcze jedną turę. Co tu się wydarzyło? Mam energii 17. Trochę mało żywności. Dobra, pójdziemy w farmę. Następna tura. Okej, okay, ten gdzieś się tam pobudował, nawet tutaj wybudował sobie miasto. Bo tego stolica to trochę mizerna była. Okej, okay, gdzie to posłać? Tutaj? Tutaj jest tona obcych i jeszcze cholerny czerw, więc może to olać do Hajjaru? Pójdźmy do Hajjaru.
A tego ziomeczka też do Hadżaru można by wysłać. Tak, wrócimy do Hadżaru, skoro to jest miasto na linii frontu, więc można by tam szybko coś wybudować. Pamiątka ze starej ziemi. Tutaj co ten obcyknuje? Czemu on jest w moich granicach kulturowych? A, okej, okay, tutaj może być kopalnia. Dobra, jest, kurczę, robotnik. Let's go. 10 tur do robotyki. No z tym obcym trochę to tutaj będzie, jakiś rebus mu łazi, łazi. Nudzi, nudzi. Nic ciekawego nie robi. Okej, tak. Tutaj jest firaksyt. Róbmy im farmę. Ej, mają 3 żywności, trochę mało. Laboratorium, krypta genów, może tą kryptę genów tutaj zasuwać. No to jest darmowy robotnik w każdym mieście. Nie wiem, czy to jest takie dobre. Znaczy, nie wiem, ile miast wybuduje tak naprawdę, więc nie wiem, czy to aż tak bardzo mi jest potrzebne. Może lepiej tą agencję wybudować, a olać tą kryptę genów. Czy jakiś tam kapitał będzie z tego polityczny, ale chyba zrobię agencję na początek. Weźmy jeszcze to, zarządzanie osobowością. To jest na trzecim poziomie, weźmy jakąś cechę wojskową chyba. Co to jest? Siły obrony i miasta z każdego obywatela, obrona miast. Pola miejskie mają 20% mniejszą cenę zakupów. No takie to sobie. Tutaj szybsza 15% do produkcji jednostek wojskowych. Zdobywasz 5 punktów kultury, gdy niszczysz jednostkę w walce. Zdobywasz 5 punktów nauki. Koszt energetyczny utrzymania jednostek wojskowych zmniejszony o 20%. No to by było dobre nawet. Stacji plus siły strzału dla jednostek walczących poza sojuszniczym terytorium. Ej, to by było dobre, imperializm też wziąć. Tajni agenci wojskowa. Walczących w sojuszniczym zasięgu orbitalnym. Aha, o, zasięg orbitalny. To by było dobre, trzeba by tylko zwiększyć zasięg orbitalny i było całkiem spoko. Imperializm. Plus 5 siły do obrony i ataku. Dla jednostek walczących poza sojuszniczym terytorium. Nie wiem, może to sobie wybiorę. Wygląda dość spoko, skoro tą wojnę z tym Chińczykiem prowadzę teraz. Siła dla miast, albo produkcja jednostek. 15% do produkcji jednostek wojskowych. No w sumie 25% do produkcji. No, ja chyba produkcję wezmę. To wygląda najciekawiej. Dobra. Okej, okay, lecimy ostatnią turę i powoli będę kończyć ten odcinek, bo tak chyba się troszkę zasiedziałem. No, jakiś obcy oszalał czy coś. No chyba oszaleli. Super partia. Nie wyrobili i zaatakowali. Świetnie. Jednostka zabita. Ten się cały czas tutaj miszlaja. Coś takiego. Coś takiego. Ok, produkcja. Reaktor, recycler. Ej, to recycler można pyknąć. Zaraz, czy oni mają recycler? Tutaj mają. Dobra, nie zrobię tą agencję śmieszną. I let's go. Dobra, to jest to, co mnie już zdenerwowali troszeczkę. Ta ekipa w pierdziel dostanie, no. Nie, no obcy już nie są tacy groźni tak naprawdę. Można ich sfortyfikować. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie, ta wojna z tym Chińczykiem to taka śmieszna wojna trochę, bo tu się nic nie dzieje. On ma tą stolicę strasznie biedną swoją na tym morzu. Chociaż ma 9 obywateli już. Kurczę, ja mam 10. Znaczy on ma 9, ja mam 10. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym. Na razie, hej.